żeby Mateusz nam opowiedział, jak to działa i jak my możemy właśnie z tej podwójnej funkcji piekarnika korzystać. Panowie i panie, jeśli chodzi o samą technologię DoAku, to oczywiście już od wielu lat jest ona obecna w naszej ofercie. Natomiast jest to nic innego, jak możliwość mieszania dwóch rzeczy jednocześnie, w innych temperaturach, w innych czasach pracy, bez obawy o przenikanie się zapachu. Dzięki między innymi właśnie temu separatorowi, który oddziela dwie komory pieczenia i dwóm oddzielnym obiegom powietrza, które wytwarza nasz piekarnik. W ten sposób możemy zaoszczędzić nasz czas, naszą energię, no i korzystać z piekarnika na przykład tylko i wyłącznie w wariancie jednej głównej strefy pieczenia, dolnej strefy pieczenia, albo w wariancie dwóch stref jednocześnie. A w przypadku rozwiązania, jaką jest technologia DoAku Steam, ma możliwość wykorzystania właśnie jeszcze technologii pary. Czy to poprzez proces wspomagania naszego pieczenia za pomocą pary, gdzie dostaje on większą soczystość w przypadku mięsa, ten ciasto jest świetnie wypieczone, jest delikatnie strumienione. Nawet są ciasta, które lubią dostać trochę pary. Czy nawet chleby, aczkolwiek tutaj było troszeczkę trudno z chlebami, nawet super, jak po prostu skórka jest zbliżona, także to można szeroko. Natomiast oczywiście oprócz efektu wspomagania procesu pieczenia mamy możliwość ugotowania czegoś na parze za pomocą specjalnego naczynia, które znajduje się w dolnej części piekarnika. I w ten sposób poprzez połączenie tych kilku technologii mamy możliwość wykorzystania piekarnika w 8 różnych konfiguracjach. Czy to chcielibyśmy kupić coś za jednym zamachem na parze, czy to chcielibyśmy coś ugotować na parze, czy jednocześnie piekąc w standardowy sposób w górnej komorze piekarnika? Tak, bo zawsze pieczemy na górze, bo tam znajdują grzanki, bo ja na przykład też o tym nie wiedziałam, a na dole jest z kolei ten wylot. Jest dysza, tak. Także gotowanie na parze zawsze na górze. Tak. I w ten sposób łączyć na przykład tradycyjne pieczenie z pieczeniem na parze albo z gotowaniem na parze poprzez właśnie nasze naczynie, które znajduje się w dolnej części piekarnika. No i to znowu jest idealne rozwiązanie na przykład dla mnie, w momencie, w którym moje dzieci najchętniej, ja co prawda staram się nie iść tą ścieżką, ale bywa różnie z tą sekwencją, ale bardzo często każdy z nich chce jeść zupełnie co innego. Szeroka gama produktów z naszej nowej oferty będzie oferowała technologię RSUV, ponieważ już od serii czwartej naszych piekarników, to jest z takiej niższej półki, jeśli chodzi o całą gamę naszych produktów, można znaleźć te rozwiązanie i można przenieść ten efekt właśnie drogiej restauracji naszego domowego zacisza. Natomiast jeśli chodzi jeszcze też o technologię pary, to już w poszczególnych piekarnikach od serii czwartej możemy spotkać taki podstawowy efekt wspomagający nasz proces pieczenia, jeśli chodzi o technologię natural steam. To jest takie naczynko, które umieszczamy w dolnej części piekarnika, które stopniowo uwalnia parę podczas tego procesu pieczenia. W ten sposób to ciasto jest lepiej wyrośnięte. I aby korzystać z tego rozwiązania, musimy mieć wyjęty separator w naszym piekarniku i włączoną dodatkową funkcję pary przy ustawieniu poszczególnych trybów w naszym urządzeniu. Natomiast są delikatne różnice dla zapiewek, jeśli chodzi o stopniowe uwalnianie wilgoci do komory piekarnika. A w przypadku, kiedy ta para już jest gotowa i jest w sumie wtłaczana do całej komory piekarnika. To jeśli chodzi o te rozwiązania, o których wspominaliśmy wcześniej, jeśli chodzi o technologię DoAku Steam, to mieliśmy takie rozwiązania jak Steam Cook, czyli te gotowanie na parze za pomocą tego naczynia, które widzieliśmy. To wygląda w ten sposób. Oraz rozwiązanie Steam Assist. W przypadku Steam Assist mamy oczywiście generator pary. Piekarnik już posiada takie urządzenie i zasila, znaczy para w przypadku generatora jest wytwarzana poprzez wodę znajdującą się w tym zbiorniku. Wygląda w ten sposób. I tutaj para, która jest wytworzona przez generator, dostaje się bezpośrednio poprzez wlot pary do dolnej części piekarnika, a przy wyjętym separatorze do całości piekarnika. Natomiast poprzez ten sam wlot też możemy uzyskać efekt gotowania na parze poprzez tą bryszę parową, którą tutaj widzicie. Czyli poprzez ten element piekarnik łączy się z naszym generatorem pary, znaczy naczynie łączy się z generatorem pary i tutaj już wypełnia parą nasze danie, które zostanie przyrządzone w dużo krótszym czasie za pomocą tej metody. Ale nie o smażeniu teraz mówimy, tylko mówimy no, w zasadzie o smażeniu, ale smażeniu powietrzem, czyli właśnie o technologii air fry, która daje nam tę możliwość, żeby przy minimalnym
dodaniu tłuszczu do potrawy uzyskać taki efekt, jakby ona była smażona. Czyli nie tylko szyczek, tak, bo to jest ważny element piekarnika. Super przykład, tak, który zawsze działa i wiemy, frytki, prawda? Bo tam się świetnie przy tej prezentacji. Nie, no racja, ale jeszcze tak, bo hostessa. Weź tutaj środkiem. Ale niestety piekarnika nie wyjmę, bo jednak jest trochę nieporęczny. Jednak trochę siłek. Jednak jest, musi mieć siła. Te frytki, prawda? Tak. Bo znaczy te frytki ja za chwilę obrazują po prostu ten przykład, dlaczego ta technologia jest super. No wiemy, każdy wie, jak zrobić frytki. Dużo oleju, ziemniaczki i smażymy, prawda? Technik jest milion, belgijskie, podwójnie smażone i nie wiadomo jakie. Ale wszystkim nam się kojarzy raczej z tym, że to jest super proste danie i raczej niezdrowe. I nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci tego. No szczególnie jeśli olej zaczyna dymić, prawda? Bo wtedy tak naprawdę powinniśmy go wyrzucić. Tak, jest. A wiadomo, co często się robi z tym olejem, na którym się smażyło. Albo przelewanie, filtrowanie, na tysiące sposobów. No i faktycznie teraz zrobienie takich frytek, ale olej, to robi się tak, kilogram ziemniaczków, bo to jest fajna cena, tak? Ale jeżeli litr oleju kosztuje 12 zł, to nagle po prostu zrobienie frytek jest super drogie. A frytura chyba jest jeszcze gorsze rozwiązanie. Ale nie, to tak. To nie wymawiamy tego słowa. Tutaj po prostu dzięki technologii tego wymuszonego, prawda? To tak chyba musimy nazwać, nie trzeba aż tam szaleje. Chyba to jest właśnie taką zaletą największą, że ono faktycznie dochodzi do każdego miejsca i stąd ta różnica pomiędzy frytkami a ziemniaczkami pieczonymi w piekarniku, o tym też rozmawialiśmy, że no jednak dzieci są na tyle sprytne, że są w stanie rozpoznać, że coś, co my nazwiemy frytkami, no jednak dalej jest pieczonymi ziemniakami, a tutaj faktycznie przy tej technologii uzyskujemy efekt frytki. Tak, bo teraz jak to robimy, prawda? No właśnie. Technicznie jak rozgrywamy piekarnik. No właśnie, w przypadku samej technologii air fry, czyli oddzielnego trybu w naszym piekarniku, musimy ustawić temperaturę w zakresie od 150 do 250 stopni. Umieścić tutaj oczywiście frytki, nuggetsy albo warzywa. Czyli to produkt, który chcemy szparagi. Umieścić taką tackę na blaszce przy włożonym separatorze w górnej części piekarnika. Tutaj wspomniałeś właśnie o tej dynamicznym wymuszeniu cyrkulacji powietrza, tak jak najbardziej. Tutaj w połączeniu termoobiegu z grzałką górną zyskujemy ten końcowy efekt w postaci krótkości, soczystości bez użycia dużej ilości oleju. Bo to ja używam na kilogram tak dosłownie łyżkę. No chodzi o to, żeby to omaścić. Tak, żeby, bo wtedy jednak jeżeli jest tłuszcz, jeżeli jakimś tłuszczem ukryjemy produkt, to przenikalność temperatury jest lepsza niż suchego produktu, a nie tego, że mokrego. No bo to najpierw musi wysuszyć tą parę i zaczyna się gotowanie tego. A jeżeli mamy każdy ziemniaczek pokryty cieniutką warstwą oleju czy oliwy, no to ta temperatura tam zaprasza. Te frytki zapraszają tą temperaturę i żeby pięknie to wysmażyło. Ale to mamy na kilogram, dosłownie łyżka. I efekt jest po prostu wow. Cieszę się, że powiedziałeś o tej wilgoci, bo na przykład podczas przygotowywania dań wegetariańskich takim stałym składnikiem jest tofu, które jest dosyć niewdzięcznym produktem. Niektóre osoby twierdzą, że nie dość, że jest niesmaczny, to jeszcze nie da się go przygotować tak, żeby wydobyć z niego jakiś smak, albo nasączyć go jakimś smakiem, bo tak naprawdę tofu się lepiej do tego nadaje. I również ta technologia jest świetna podczas pieczenia, smażenia tofu, ponieważ również dokładnie tak samo jak z tymi ziemniakami. Kroimy w kostkę, obtaczamy w odrobinie oliwy albo jakiegokolwiek innego tłuszczu i też uzyskujemy właśnie ten efekt takiej chrupiącej skórki, który naprawdę bardzo ciężko jest uzyskać w przypadku takich produktów. No, poza smażeniem w głębokim tłuszczu, ja próbowałam i na patelni, no, na tysiące sposobów i ten faktycznie sprawdza się najlepiej, to do kogo chodzi rewelacja. Ale jeden jeszcze by było jakiś tłuszcz. Mam rozwiązanie dla osób, które chciałyby uzyskać coś, na przykład taki wyszukany efekt, który często spotykamy w restauracji, prawda? Czyli w rodzaju. Mamy też szeroką gamę technologii pary, tak? Czy to mówimy o wspomaganiu pieczenia w przypadku poprawy wyrastania ciasta, soczystości naszych pieczeni, albo
po prostu w przypadku gotowania pary. No i mamy jeszcze technologię Duo, prawda? Czyli tak naprawdę Pikalni oferuje bardzo dużo rozwiązań dla osób, które lubią zdrowe gotowanie, dla osób, które lubią średnio zdrowe gotowanie. Ale oczywiście, tak, i oczywiście standardowe rozwiązania takie jak właśnie ten obieg, że no tak, tak, właśnie nie zapominajmy, że to jest ciągle, to jest piekarnik, no 180 góra dół. I ten obieg. I ten obieg, właśnie czegoś. Dla mnie to jest jeszcze rozwiązanie, że po prostu mam w jednym sprzęcie dużo innych. Tak. Tak? To jest super tak, no, o czym ja też mówiłam, tak, że właśnie ograniczamy się, no nie wszyscy mieszkają w domach, większość z nas mieszka jednak w małych mieszkaniach, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota i w związku z tym przy okazji jednego urządzenia możemy... 3-4. Tak, szczególnie jeśli część urządzeń stoi na przykład na stole, tak jak krytkownica niskotłuszczowa albo standardowa krytkownica, tak, albo grzelka przepływowa. Tak. Wszystkie miejsca, wszystkie elementy musimy gdzieś umieścić. A przy przypadku tego piekarnika, to rozwiązanie odpowiada nam zagospodarowanie dużo lepiej w miejscach niż inne produkty.